Więc gdy przed przyjściem Jezusa Chrystusa powinniśmy być bez skazy i bez plamy, powinniśmy być święci, oczekiwać na Pana Jezusa w świętości. Potrzeba także gotowości. Łukasz 12, werset 36-40. A wy, podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołaczy. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Więc powinniśmy być gotowi oczekiwać na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. A gdy przyjdzie Pan Jezus Chrystus, to zaprosi nas do stołu, a sam Bóg będzie usługiwał swym świętym. Co za radość, co za wyróżnienie dla świętych będzie, że sam Bóg będzie usługiwał. Więc my powinniśmy być gotowi, myśląc o tej wielkiej łasce Bożej. Módlmy się. Dziękuję Ci, Boże, za Twoje pierwsze przyjście, aby nas odkupić, i za drugie przyjście, aby nas zbawić. Prosimy Cię, Boże, przebacz nasze grzechy i zbaw nas. Zabierz nas, nasze rodziny, krewnych, znajomych do nieba. Amen. Apokalipsa 14, werset 7. Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwały, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił, i ziemię, i morze, i źródła wód. Dziękuję.